Mateusz, jak humory po meczu w Niecieczy, bo był to dobry mecz w waszym wykonaniu, ale zabrakło trochę szczęścia. No myślę, że mecz ustawił wolny, który podyktował sędzia. Później inicjatywę przejęła Termalika w grze. Trudno, no, ten mecz już minął, czekamy na mecz z Lotą. Właśnie dzisiaj podczas treningu szczególnie ćwiczyliście stałe fragmenty gry, tak? Chcecie zaskoczyć właśnie drużynę ze Świnoujścia? No to jest jedna z opcji, wiadomo, stałe fragmenty gry to jest ważna część piłki nożnej, zobaczymy co da radę zrobić w meczu. Flota od niedawna ma nowego szkoleniowca, nie spisuje się najlepiej na wyjazdach, bo przeważnie przegrywa, ale też nie notuje za dobrych wyników. Ciężki rywal Flota Świnoujście, wiadomo, troszkę pozmieniało się od tamtej rundy i w klubie, i pewne rzeczy, które mają miejsce tam w Świnoujściu, mają wpływ na zawodników również. Dlatego myślę, że mamy szansę w tym meczu dominować i przejąć całkowitą dominację. Musimy to zrobić i myślę, że się uda. Flota ostatnio, jeśli wygrywa, to najczęściej jedną bramką, jeśli przegrywa, to też właśnie różnicą jednego gola. Myślisz, że tutaj w Legnicy w sobotę też zadecyduje jedna bramka o końcowym wyniku? To jest specyfika właśnie tej drużyny, że walczą ambitnie i ta jedna bramka decyduje o losach całego spotkania. No i myślę, że tak może być teraz i w tym meczu.